pewno pierwsza połowa, chcieliśmy rozegrać, żeby jak najdłużej utrzymać wynik remisowy, żeby nie stracić bramki. I to było, na to nas było stać. I na pewno piłkarsko i umiejętnościami Miedź Legnica jest lepszym zespołem od mojego. Ale no, wyczyniliśmy niespodziankę, tak jak każdy słabszy chce sprawić niespodziankę i myśleliśmy, że tutaj coś tam, przynajmniej jakieś bramki strzelimy, bo mam zawodników przed nich formacji, gdzie są nazwiska, no ale tych przecież nie ma. Na pewno w drugiej połowie, mogę mieć pretensje, bo to, że Miedź była bezsprzecznie lepszym zespołem w dniu dzisiejszym, to jest racja. Ale nie mogę też pozwolić na to, żeby zawodnicy, którzy wychodzą z szatni w 47 minucie, dwóch zawodników, trzech moich ogrywa i pada bramka, bo to albo śpią jeszcze, albo nie myślą, bo to wystarczyło tylko trochę pomyśleć. No i Loda został nawinięty przez Madyńskiego w bardzo tak ładny sposób, ale obrońca nie może się tak dać nawinąć. Ale wcześniej popełniono błąd tutaj trzech z lewej strony piłkarzy moich, dało się ograć dwójce piłkarzy Miedzi. No i 1-0. Podjąłem decyzję taką później po tym 1-0, że tego Kudybę trzymałem, że od trzech tygodni praktycznie atak mój nie jest mało skuteczny i tylko ze względu na to dopuściłem, bo już sygnalizował, że jest gotowy do gry. No i puściłem jego, ściągałem Lodę i zawodnika, który jest seniorem, ponieważ Młodzieżowiec Wisławu grał Wiśniewski w ataku, to też puściłem Filipiachę. Dlatego tutaj myślałem, że Darek wytrzyma te 30 minut. Okazało się, że wszedł bardzo ładnie w mecz, nawet do sytuacji doszedł. Było widać, że będzie duże zagrożenie z jego strony. 10 minut pograł i padł. I chciał zmiany. Ja wykonywałem, czwarta zmiana jest tylko Młodzieżowiec dla Młodzieżowca. I to jest trochę takie dziwne, bo mogłem Młodzieżowca za niego wprowadzić, no ale są takie przepisy i koniec. Graliśmy w dziesiątkę i stworzyliśmy dwie sytuacje, gdzie tam był ten słupek i jeszcze na Robocopie poszliśmy, ale Miedź stworzyła przede wszystkim z 5 sytuacji przy dobrym dograniu, mogliśmy wyżej przegrać. I to ja mówię ze swojego zespołu, że dzisiaj nie zagrali i tego, co potrafią grać, bo dzisiaj były wyraźnie słabszym zespołem od Miedzi. Dziękujemy. Pan trener Bogusław Paniak. Ja może rozpocznę od tego, że na pewno Ada się nie liczy, ale ja ten typ lubię, bo mogę powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi od lat i znamy się i nasze rodziny, ale a zadałem zawsze miałem tak remisowo, co on prowadził, czy ja inny zespół. Dzisiaj chyba wyszedłem na prowadzenie, chyba że się Adaś bardzo mylę, ale chyba wyszedłem na prowadzenie w naszych pojedynkach. Zawsze było remisowo i było też bardzo zabawnie, ale dzisiaj naprawdę żeśmy zachowali się na ławce bardzo spokojnie i wyrośliśmy z tych lat, kiedy skakaliśmy sobie gdzieś tam do oczu, my już jesteśmy poważniejszymi ludźmi. Ja chciałem serdecznie podziękować za słowa Adam, bo uważam, że druga połowa, ja nie jestem zadowolony, dlatego że jeżeli stwarzamy takie sytuacje bramkowe i naprawdę obrońcy pomagają nam w Bałtyku, bo przecież oni naprawdę już w tym momencie nawet dopuszczali nas na 5 metr. To trzeba to dokończyć i grać dla kibica, a nie śpiewać Miedź Legnica wygrywa 2-0 i się cieszą jak dzieci, a ja dopiero jutro im powiem prawdę, że kibice przychodzą i zapewnić ten piękny obiekt, to trzeba strzelać bramki. Nie miałem się tylko że to po prostu trzeba strzelać bramki, jak tak się mecz się układa w drugiej połowie, szybko bramka w 47. Mamy później daje świeże zmiany, chłopcy poprzez Kudyby, kontuzje grają właściwie w dziesiątkę. Mamy tą drugą połowę, graj dla kibica, strzelaj bramki, bo faktycznie jestem niezadowolony ze skuteczności. Zasada się napracował, powjeżdżał z boku i nic z tego nie wyszło. Chciałem zawodnikom mimo wszystko podziękować za kapitalny prezent urodzinowy. Uważam, że on jest nawet dla mnie najważniejszą sprawą, bo to te 35 lat to kończy się raz w życiu. Trochę mi się cyfry Adaś pomieszały, ale generalnie powiem szczerze, że jestem zadowolony. Ale 8. O to chodzi. I uważam, że cieszę się, że chłopcy dali mi taki prezent, bo nieraz te prezenty są nierównorodne. Bardziej go cenię niż krawat od żony. Tyle. To 8 wiesz, nie? Tak. 3-5. To jeszcze 18. Okej, dziękujemy bardzo. Mają Państwo pytania? Adam Tobolski, najlepszy obrońca Polski. Ja pamiętam, jak też śpiewali kibice w Lechii, w Warszawie. Czy nie za bardzo defensywnie pan ustawił zespół w pierwszej połowie? No co to się wzięło z gry, bo my wyszliśmy w pierwszej połowie z Manelskim i z Wiśniewskim w ataku. Myślałem, że
niscy wzrostem piłkarze posiadający dużą szybkość, nie, troszkę namieszają. Okazało się, że byli bez mało produktywni, nie dochodzili do sytuacji. No i przy tym szedł za nimi Wodarczy, który dzisiaj nie rozegrał najlepszego spotkania. I to można powiedzieć, że trójką wyszliśmy i lewy, z lewej strony noga, który ma predyspozycje ofensywne, tak samo Lewanek. Ale okazało się, że przeciwnik był lepszy i dlatego nie dopuszczał nas do sytuacji. Wygraliśmy zbyt bojaźliwie, nie dochodziliśmy do tych sytuacji, które wyprowadzaliśmy na przykład w meczu z Tychami czy z Rakowem. Dzisiaj nie doszliśmy do sytuacji, bym powiedział stuprocentowo, no może Wiśniewski, ale to było więcej taki na styku z Bezewskim, jak sytuacja klarowna. No i dzisiaj po raz pierwszy no nie mieliśmy takich setek, gdzie wychodzili sam na sam. To dzisiaj taki ból pozostał, bo w ostatnim meczu nawet z Bytowią, gdzie zremisowaliśmy 1-1, mieliśmy też dwie sytuacje z procentowej 1-1 z bramkarzem. Ale dzisiaj tak jakby przestraszyli się tego przeciwnika i dzisiaj to nie było nasze udane spotkanie. Dziękujemy. Jeszcze ewentualnie jakieś pytania? Ja powiem szczerze, że tylko jeszcze jedno, bo Adaś to jest rodzina z Bowlikiem i tam dzisiaj sobie się przywitali i mówi, dobrze, że grasz, bo mam dobrych szybkich obrońców, a ty jeszcze nie jesteś do końca gotowy, ale uważam, że statystyka nie kłamie Bowlika, Adaś, bo Bowlik gra, a jak kiedy wszedł, może koncertu nie gra z Woźniczką na tych stoperze, ale Bowlik jak wszedł, gramy na zero z tyłu, strzelamy 6 bramek i Bowlik do nawet, no ten strzał ostatni, no to już tak zapachniało. Tak. To czyli w następnej rundzie punkty oddają? Było tak, że ojcu strzelałem, a teraz mój Krześniak ze mną wygrywa. Także. No ale mogę powiedzieć, że jak prowadziłeś Lecha przede mną, to Bowlik, twoja rodzina nie grała. A u mnie grała. Jeszcze nie dorosłem. To grałem. Dziękuję. Dziękujemy państwu bardzo.